Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam w Ośrodku Kultury imienia Cepiana Kamila Norwida na dzisiejszej uroczystości, która wpisuje się też w właśnie obchodzone 20-lecie ustanowienia użytku ekologicznego Łąki Nowochódzkie, do czego przyczyniła się dzisiejsza laureatka i to właśnie dzisiaj jest dedykowany jej dzień i jej święto. Witam serdecznie w pierwszej kolejności panią Danutę Szymońską, bohaterkę dzisiejszego popołudnia. Pani Danuta jest filolożką polską, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, animatorką kultury i rozwoju lokalnego. Przez 40 lat była związana z dawnym zakładowym domem kultury Huty imienia Lenina, później ośrodkiem kultury Huty Tadeusza Sędzimira i wreszcie ośrodkiem kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. W 1992 roku utworzyła w ośrodku pionierską pracownię animacji ekologicznej, zainicjowała krakowskie obchody Dnia Ziemi, opracowała i wprowadziła do realizacji ogólnomiejskie projekty działań dla Zieleni Krakowa, Miasto Ogród, Parki Krakowa. Szanowni Państwo, dostojni goście, mam przyjemność poinformować Państwa, że na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor dr habilitowany Piotr Gliński, w uznaniu zasług dla kultury polskiej nadał pani Danucie Szymońskiej odznakę honorową zasłużony dla kultury polskiej. W 1997 roku uczennice 7 klasy szkoły podstawowej nr 80 napisały piękny list w obronie łąk, ponieważ bardzo im przeszkadzało, że łąki są podpalane. I one rozesłały ten list do kilku różnych instytucji i on trafił między innymi na biurko tutaj, prawda? To były lata, w których działa się w Polsce rewolucja na wielu obszarach życia społecznego i politycznego, oczywiście też, ale także sprawy ochrony środowiska były bardzo mocno podejmowane. I to wszystko upoważniało mnie do tego, a wręcz zmuszało mnie do tego, żeby wystąpić z taką inicjatywą objęcia ochroną prawną obszaru łąk nowochódzkich. Chciałam zapytać, jak panie widzą przyszłość łąk? To znaczy, do czego powinniśmy dążyć? Czy powinniśmy je zostawić w takim stanie, jak są? Czy potrzebna jest nasza ingerencja? Pozwolić łąkom zdziczeć? Zdziczeć łąkom nowochódzkim nie powinniśmy, bo utracimy wartości i walory przyrodnicze. To niewątpliwie powinniśmy je utrzymywać i kosić. Ja może powiem od swojej strony, obserwując łąki nowochódzkie, na pewno są piękniejsze. Spacerując teraz po łąkach nowochódzkich, mamy bardzo dużo krwiściąga lekarskiego. Zauważyć można bardzo łatwo modraszka. Mamy bardzo dużo ptaków. One, te ptaki gdzieś się tam trzymają blisko szuwar, ale też prowadząc edukację na łąkach nowochódzkich można zauważyć, że młodzież sobie coraz mocniej ceni łąki nowochódzkie. Ja myślę, że w ogóle historia łąk nowochódzkich to była świetna szkoła takiej działalności obywatelskiej, takiej pełnej troski, pełnej uwagi, szkoła budowania pomostów pomiędzy różnymi instytucjami we wspólnym celu i bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy pani Danucie Szymońskiej za to, że nam tą szkołę dała i zostawiła nam ten wzór. Bardzo serdecznie jeszcze raz gratulujemy tego wspaniałego odznaczenia. Moja fascynacja sztuką japońską, Japonią trwa już wiele, wiele lat. Zaczęła się w czasie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, w których mieszkałam 41 lat. Nagle zobaczyłam, nauczyłam się, że istnieje coś takiego jak malarstwo sumi. Sumi to jest tusz, który uciera się na kamieniu suzuri, który ma tutaj płaską część i wgłębienie. To jest ziemia, to jest morze. Po nalaniu trochę wody do tego wgłębienia. Przez pół godziny uciera się ten tusz, bo to jest taki moment uspokojenia, wyciszenia, żeby móc potem kilkoma pociągnięciami pędzla namalować obraz. Mistrz
mówił, że żeby namalować dobrze bambusa, to trzeba stać się bambusem, a żeby stać się bambusem, to trzeba go obserwować przez parę miesięcy i potem przyjść do domu i kilkoma pociągnięciami pędzla po prostu go namalować. Przed przyjazdem właściwie to bardzo chciałam zaproponować Nowochódzkiemu Centrum Kultury, które odwiedzałam w czasie moich pobytów tutaj w Polsce, żeby zrobić taką retrospektywną wystawę. Bardzo mi zależało właśnie na Nowej Hucie. Wystawa jest retrospektywna, obejmuje prace z różnych okresów mojego malarstwa, a także pokazane są fragmenty książki W ciszy. To książka, którą stworzyłam parę lat temu i trochę fotografii z Republiki Kreciej Góry, miejsca pół wyimaginowanego, pół prawdziwego. Tytuł wystawy Powroty to nie tylko tytuł, to również powrót mój do dzieciństwa, do młodości, które spędziłam w Nowej Hucie. Z dużą radością odwiedzam stare kąty, okolice Zalewu i osiedla sportowego. I też chciałabym Państwa zostawić z moim haiku. Aleja róż. Na każdym płatku zapach dzieciństwa.